ja mam 15 lat już, kurwa, tak dźwigać. Człowiek podstarzały w starszym wieku, to robi wszystko. Witamy was wszystkich, kolejny odcinek z Krzysztof Bodybuilder Pro. Nie, ja sobie trenuję, bo... Zobacz, jaki bodybuilder, dlaczego bodybuilder? No tak mówię, no bo teraz zmieniłeś trening, tak? No zmieniłem trening i ciągnął lepszy od ciebie. Jeden z... O, z tym ciągiem uważam na te słowa, bo... Gdzie ostatnio na filmiku, co pokazałeś, no? Ale nie, robisz mi tylko po 5, mieliśmy robić. No po 5, no, ale ten piąty to był tak. Bo ja zawsze tak robię, jak ktoś widzi moje ciągi, to jak każdy ciąg. Tak! Jest to ostatni odcinek z tej serii, więcej nie będzie. Nie no, tak się śmieję, bo tam w środowisku podobnie ksywa jest kulturysta teraz. Dzwonił do mnie jeden z trochę meskaczów, którego nie mogę nazwiska, nie, nie. Z nazwiska teraz ujawnić i twierdzi, że kulturystyczne treningi preferuje się teraz. Na co ja mam robić zimą? Jak nie ma zawodu? No. Co, nie. Z walizkami latać po śniegu? No takie tylko suchy, może to ci powtarzam. To jesteś podobny, wiesz, do kogo? No. Tak już konstrukcyjnie i z twarzy, no naprawdę, ja ci mówię. Jak się nazywa ten mistrz świata w podnoszeniu ciężarów? Tylko, że on jest dużo wyższy od ciebie. Tałahadze, Lasza Tałahadze. Nie wiem, muszę sprawdzić, nie wiem. Ale teraz wodę zapuściłem większym... Wiesz co, powiem ci tak, poproś, żeby to wyciął. Jak powiedziałeś, że nie wiesz, co to jest Tałahadze. A? Nie, no nie wiem, dobra. Nie interesuje się podnoszeniem ciężarów. No chłopie, to jest kurwa, no proszę, to pobił wszelkie rekordy. Jakie są? Muszę zobaczyć. Nie. Pierdolony jest, ma 1,90 m coś, ze 160 kg, ręce patyki, tak ty? Jak kurwa ręce patyki? Siedzą ręka jak patyk jest, kurwa. Ręce patyki, tu, ale tu jest człowiek utur taki, wiesz. No, zobaczymy, do ile dojdziemy. 90. Bez lub to nie robiliśmy dawno, bo kurde z 2 lata z tą nie robiłem. Ja na stojąco nie robiłem w pół roku. Ja na stojąco robiłem, tylko że z nogami. A twój rekord, Krzychu, na barki? Ale z nogami, z wybiciem. 215. Dużo. Na sztandę, na zwykły sztandę. U mnie? 200. 215. Mam filmik gdzieś, jak tam coś. No, przed tym filmik jeszcze na warze kręciłeś. A było coś, to co robiliśmy na tych rakach. No, no to 215, mam filmik. To na warze 220 spalone. 220 było spalone. No, to fajnie. Ale to już jest ciężko. Chyba te 220 to wrzucałeś z polowe. No. Czy to nie było przed jakąś Champions League'ą? Coś takie. Przed mistrzostwami Europy. Ja nie wiem, czy wtedy ten Marcel Moser nie był. Przed czymś w belce. Ja wiem, że przed czymś w belce to coś było. 215 to chuj. Coś żeśmy, no, pamiętam. Na same ręce miałeś rekord? 109. O kurde, to jest to. Mam 180 filmów na ekranie. Zajebane. No ale to było, wiesz, trochę tak. Powinna być większa masa. Ty lekko, w chuj. No, mówię ci, to jest 180. Tydzień później zrobiłem 190 i to wszystko. Też ci chciał barki robić. Ale to w Polsce wolałem najlepsze wynik, nie? Wydaje mi się, że tak. A co ci jest łatwiej wybić, sztangę czy belkę? Belkę. Też bo belkę wybijam z wyżej i wyżej. A sztanga leży w łapach u mnie.
200, 215, a 220 podchodziłem. I pamiętasz, na belce też 223 wtedy podchodziłem, nie? 223 wtedy zaraz. No. Ale wtedy do chuja już nie nagrałem chyba tego. To gdzieś było nagrane. Nie wiem, czy to było nagrane w końcu, czy nie, bo... Nie pamiętasz, nie? Ja swoją starą, to było wtedy, jak ja wyczytałem 160 na barki rekordy. No. I wtedy tego dnia, ja zrobiłem 160, to wtedy swoje 220 było. Dobra, weź ten, ja się podejdę. To nagrywane było wtedy gdzieś. Ja nawet nie zejdę do klaty. No. Ja bym musiał tak złapać, żeby do klaty zejść. Znaczy nie wiedziałem, że nie mogłem, mobilność trochę poprawiałem. Z tyłu mobilność. Mnie to z tyłu przeszkadza. Zobacz. Zobacz. Brakuje do barku, żeby dopiął. Nie czujesz bólu, to masz powietrzu? Nie. A czujesz, że on ci lata? Nie, trzymam. Ona się dobija i sobie ją... Co, chcesz tego dokładać czy nie? Muszę dołożyć. Na ile? Nie wiem, bo mi powtórzyłem. No, ale czy jak chcesz, to jest obojętne. Co? Mi to jest obojętne, jak ty chcesz. No czekaj, no to do po piątku. Jak tam mu chcesz? Ja nie kładę 140 do zera sobie, raz. Może to założę. Klatkę możemy zrobić kiedyś. O, możemy zrobić w piątek. Bench press. Ty na klatę ile miałeś? Rekord. O! Powiem ile miałem, to tam się znajdzie 15 takich, co ci powiedzą. Tyle nie miał. Znaczy nie był, nie widział, ale bo... Ty, dlatego aż ludzie są pierdolnięcie, wiem to samo, pokażę filmikiem. Tam tyle nie ma. A zrobiłem to 200, wycisnąłem, rzuciłem, po kolei każdy krążek znajomym pokazywałem, to gościu jest to napisał, to krążki tyle nie ważą. Ja kiedyś powiedziałem ile wycisnąłem, a gościu mówi tak. Napisał tak taki komentarz. To nie jest prawdą, ponieważ w 2013 roku Krzysztof powiedział, że wyciskał 270 kg. A to był wywiad tam dla jakiejś, wiesz, na FIBO, no nie? Tak, ja powiedziałem, że wciskam 270 kg, no nie? W ostatniej serii. Ale to nagrane przecież. W ostatniej serii, no. Ale wiesz, ale nie, on tyle nie mógł być. To jest nierealne, nie ma takiej opcji. Nie tego, słuchaj, ja nigdzie nie startowałem w zawodach. Ja kiedyś też krzyczeli, nie mógł tyle wycisnąć i tak dalej, no nie? Wstawiłem dyplomy w wieku 23 lat, no nie? Poczekaj, to był z 2002 chyba roku? Nie, przepraszam. 2004 roku, nie? No i z 2004 dyplomy wstawiłem, nie? Z zawodów Polskiego Związku Trójboju tam, bo to był mój mistrzostwa województwa, no nie? W kwietniu 200, czy w maju 230 na zawodach. A... Co? Czysto pałką. Nie pamiętam, chyba tak. Dobra, no nieważne. Ale chyba tak, bo to jest przez Polski Związek Podnoszenia Ciężarów i Trójboju Siłowego, czy Kulturystyki, nie wiem. No. Tak. Jakoś tak. Dyplom, mam w domu dyplom, w razie by tam ktoś chciał zobaczyć. A w tym, a w październiku było 265. I tak było. Nie, bo pojechałem, ja ci powiem jak to było. Pojechałem w 2002 chyba, czy trzecim na zawody, nie? To miałem 22 lata, wtedy jeszcze tam nie startowałem o strongmanach, nie byłem nikim. No i tam wiesz, wyszedłem, pierwsze podejście 175 wycisnąłem, drugie podejście 190, no to był zgniot, trzecie 190 był zgniot, no i ekipa, a tego wiesz, ja 210, ten 212, wiesz, i na mnie tak, ja mówię, poczekaj. W marcu pojechałem, ile pierwsze podejście tam gościu mówi, no ja tradycyjnie 200, no nie, a ty 210, ile? Mówię 210, 230 skończyłem. Pojechałem w październiku, ile pierwsze podejście? No gościu mówi, no ja 215, no nie? Myślał, że wiesz tego, no nie? A mówi, a to ile? 250. I chuj, 265 skończyłem. A rekord jaki masz? 300, no ale wiesz, no ja powiem, że 300, a zaraz się trafi pięciu takich, co wiesz. Ja ci powiem, że
Przestań zwracać na to uwagę, naprawdę teraz mówię. Nie? Czytam komentarze wszystkie, nie powiem, że nie, bo czytam. No nie, dużo mam takich osób, takich, wiesz, co już po prostu znam gdzieś z tego YouTube'a, że dużo osób po prostu komentują mi co filmi tam na przykład na moim kanale, to odpisuję. A już jak to jest taki kurwa ci idiota pisze, to po prostu nie odpisywać, broń Boże nie odpisywać. I nie usuwać. Nie usuwam takich komentarzy w ogóle. Tak, to nie jest rekord zawodów mój, do niego, ja na zawodach tyle nigdy nie wycisnąłem, ale no, dla siebie na siłowni jest taki rekord i tyle. No. O, proszę. Już poczytaj. Patrz. Krzysztofa Radzikowskiego, Kulturystyki Fitness w Łodzi, sędzia główny Bogdan Szejn, Wojewódzki Związek Kulturystyki Trójboju Siłowego i Fitness. Widziałeś w kategorii wagowej plus 100 kg. No i teraz patrz. Udźnia, 4.12.2004. 265. To w 2004 miałem 23 lata, nie? No to jak miałem 28-29, no to nie mogłem wycisnąć więcej, no bo przecież... Zablokowałeś. Tak, bo przecież... Te bardziej barki szły, nie? Tak. To jest prawda, jak robisz tak jak u nas, te barki ciężko, to klata też się będzie szła. Ja zobacz, to długo klatki nie robi, też tam te 200 kładę. Ty, ja 270 wycisnąłem 4 razy, czy 5. Kładziesz 150 czy nie? A pójdzie? Dawaj, 150 załóż. No. Słuchaj, załóż 150. Ja zrobię jeszcze raz 120 i później zobaczymy, kto więcej stówek zrobi bez nóg. Kurde, to może... Ja wytrzymał, czy nie mam szans. Specjalnie chcę, żebym zrobił 150, żeby barki osłabić. No ale ja jeszcze 120 powiedziałem ci, że zrobię. No. Ja nie wiem, czy ja zrobię 150 bez samego. Poczekaj, tu jest 120, to 15. Dawaj, 15. Słuchaj, teraz jak się nic nie dzieje, ja to mogę wszystkim powiedzieć. Jak się nic teraz nie dzieje z tym strągą, nie? Mnie bardziej interesuje napompować te mięśnie, niż coś tu dźwigać. No. Wyjść stąd napompowany, fajnie tego. Przyjemniejszy trening. O, zajmiemy to? Gdzie? Tu, kurwa, nie zrobisz. No dawaj, zrobisz, no. To dychy ci podłożę pod nogi. Nie, to z czego się wypierdolę z tym dychami, jak? Twardy musisz być, pamiętaj. Kurwa, ale on jest mądry, on nie zdejmie stąd, a mi każdy mówi, sądzi, ale ledwo tak. Ja robię pół wycisku, żeby to zdjąć. Ale bujnie zrobiony sika jesteś. Kurwa. To wypierdolę w nerwach. Mocno. Dobrze. I dobra. Stań, stabilizuj. Dobrze, poszło. Ty chłopiec, 160 poszło. Próbować? No nie wiem, no jak tam chcesz, no czuję, moim zdaniem by poszło. No to może poszło. A mnie masz siły na 1,6, 1,7. W tej granicy. A myślałeś kiedyś, Krzychu, o trójboju? Kiedyś tak. Kiedyś byłem, w 2015 roku byłem zaproszony do Petersburga na Kubek Tytanów. I wtedy się przygotowywałem, wtedy zrobiłem przysiad 400 w samego wijach. I to nawet dosyć w miarę lekko też tam gdzieś na Instagramie u mnie jest. I martwy ciąg, zrobiłem jednostajny ruch. 4 paki, bez pasków, tak robiłem, bardzo długo tak wtedy robiłem, się przygotowałem pod te zawody. Wycisk wtedy też był dobry, bo wycisk był koło taki na komendy koło 2,8, nie? Czy miałeś ponad 1000 grubo? No, byłoby. No i do tego tam dochodził jeszcze sprzęt, tak? Bo tam sprzęcie dźwigali. Tylko, że to była taka sytuacja, że te zawody zbiegły się z zawodami Arnolda w Brazylii w 2015. I wtedy, kurczę, jakoś tak było, że ja najpierw powiedziałem, że do Brazylii nie polecę, ale to też było jakoś tak, że wtedy Ruskie chyba na Ukrainę napadli. I ten rubel jakoś strasznie w dół poleciał. To był ten czas. Jak oni mi napisali na przykład, że ja muszę sam sobie kupić bilet na samolot, oni mi dadzą tylko hotel, ja muszę sobie jedzenie, wszystko wyżywienie sam, to za pierwsze miejsce, gdzie ja bym tam musiał konkurować z Malaniczewem, tam z Jarymbaszem i tak dalej, no to ci powiem, że ja nie wiem, czy bym się tam opłacało polecieć, a z drugiej strony to stwierdziłem, mówię tak, jestem strongmanem, co ja tu będę świrował, pajazował, mówię jak pojadę tu na zawody, a tu był tak, Sawicka, ja, Katona, Show, wiesz, i Show wygrał, ja byłem drugi, nie? Także wiesz, wtedy podchodziłem po 228 w belce. To było tam, gdzie ją wkręciłem,
lewa się wyprostowała, czy prawa się wyprostowała, a druga tak, brakło do 228. Kurwa, to byś miał, poczekaj, to byś miał więcej od rekordu Polski o swojego, no o 10 kilo, tak? No. Ale powiem ci, że jest to też gdzieś tam na YouTube, ale powiem ci, że jak do tej pory nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba jedynym Polakiem jestem, który był na Kubek Tytanów proszony. A to są takie już naprawdę w chuj prestiżowe zawody. Tam nie ma kontroli antydopingowej, nie ma nic. Tam po prostu się liczy tonaż. Ja nie wiem, czy wiesz, na te zawody się nie przygotowywał ten właśnie Ukrainiec, który miał w Stropanie startować. Tak, tak. No koniecznie. Tak. On chyba przygotował, to było bite w słuchu. Na Ukrainie, na Ukrainie na zawodach startowany i mówił, że samochód tak się do wygrania. Tam, tam były mega nagrody. Tam jak ja, słuchaj, ja wtedy rozmawiałem z Black Eyedsem, bo Black Eyedsem się na to samo szykował. I wtedy wyszło, że on tam też się zastanawiał, czy jechać, bo kasa nie taka, tylko on do Petersburga pojechał samochodem z Litwy. To wiesz, to... A ja jak dostałem zaproszenie na Arnolda do Rio, no to wiesz teraz, Rio, Petersburg, spora kasa, słaba kasa, wiesz, to tak... Wiem, tak, 1,65. Ale jakoś nie cię ulżyłem, bardzo ciężko. Naprawdę. 1,65 byś dał radę. A żeby nie było. Wyprostowane, łapy. Ja muszę zdjąć, kurwa, to ściągasz. Żebyś nie powiedział, że coś oszukuje. Tak. Czy coś. Musi być, kurwa, challenge. No co, musi być wyprostowana ręka. Bez nogami, bez nóg? Nie no, bez nóg robimy. Jak robimy barki, to bez nóg. A później powiedziałeś, że ten, że nogami podbijałeś. No, żeby właśnie nogi wyprostowane w kolana, cały czas. Dobra. To z nogami, bez nóg? Bez nóg. Do prostego. Tak. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Trzynaście. 14, 15. Czekaj, bo ja bujam się na tych. Dawaj. 16. 17, kurwa. Starczy. Kurwa, może być ciężko. A ciebie wystarczy. 17. Ile zrobiłeś? No sam liczyłeś. Ile zrobiłeś? 12. 3. Ale cofało mnie do tyłu. Strasznie się robi w Adidas. Ja potrzebuję 4 minut po rekordzie na... Przestań! Dobra, poczekaj, czekaj, bo cię znam. Zresztą nie dobry, ja muszę chwilę odpocząć, poczekaj. Będziemy krzyczał, że ja... Ale ty, ja też nie odpoczywałem. No dawaj, jedziemy. Już, już, proszę, daj mi 5 minut. Ja patrzę na nogi, ale łapy wyprostowane, ja prostowałem za każdym razem. Dobrze, sprawdzę, ja oczywiście dokładam analizę. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz. Ojej. Można odpoczywać na klacie, tak jak ty to robiłeś. Ale odpoczywałem, bo ja do tyłu tylko odskoczyłem. No ale do tyłu co odskakiwał. A przecież dla mnie odpoczywaj, jak chcesz. Dla mnie możesz 3 godziny tu siedzieć. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Ugina nogi już. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 więcej! Wiedziałem! Ale... Nie. Albo umrę, albo to zrobię. Siostro, butle z tlenem. Butle z tlenem dla gościa. Poszło. No to robimy drugą serię. Drugą nie. Co więcej. No dwie serie takie. Bo przegrałeś. Ale Konrad, ty miałeś... Tak jak przegrałeś na kładach, tu też przegrałeś i znowu wymówek. To kamerzysta nie pokazał wszystkich filmików. No. Proszę się odczepić kamerzystę, bo to jest bardzo porządne. Kamerzysta nie pokazał co dokładnie wszystkich filmików. Bo twoich przejazdów był pokazany po jednym i wygrałem.
A do tego jednego przejazdu były 4 spalone. Nie będę komentował tego. No, bo nie masz czego komentować. Nie będę komentował. Bo ja poproszę kamerzystę, żeby cały materiał wrzucił. Jakżeś, a to pachołek nie z tej strony ominął, a to ci się skrzynia zacięła, a to nie mogłeś zawrócić. To są kłamstwa. I kalumnie w moją stronę. Dobra, jeszcze raz? Nie? No dawaj jeszcze raz. Nie, ja wygrałem, już nie biorę udziału w tych zawodach. No dobra, to wygrałeś, no to jeszcze jedna seria. Ja wakuję pas. Jeszcze jedna seria. Wakuję pas, wyciskającego na barki. Dawaj jeszcze jedna seria. Nie, bo przegrałem. Dawaj jeszcze jedna seria. Ja nie robię. Nie robię, bo ten. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14, 15, dlaczego? Ja już zrobiłem 18. Dałem ci drugą szansę pobicia mistrza. Nie chcę tej szansy. Nie wykorzystałeś. Konrad, ale bardzo ja się cieszę, że wygrałeś, tylko robimy jeszcze po jednej serii. W jakim celu? No, żeby spompować barki. Poczekaj, tylko wodę przyniosę, się napiję. Tylko żebyś pół godziny po tą wodę nie był. Grałem. Stoper. Ja nie robię tej kulturystycznych ćwiczeń, ja powiedział, że łapam i nie mogę ruszać. Dobrze. Teraz strąg łanowski na sam koniec. Na sam koniec. Stoper, poproszę. Jest, no. Stoper. Jest, no. Jest. No to jedziemy. 3 razy po 20. Jeden wchodzi, drugi schodzi. Czas? 10. Dwadzieścia. Dobra. Wchodzisz. O, może kurwa to. Poczekaj. No. Tylko nie oszukuj. Niżej, no weź, niżej, jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Ty to miałeś tak samo jak ja teraz. Ale nie tu na wysokości twarzy. Oczu, no bez oszustwa. Mówisz, może nie dam rady po tych barkach. No dobra, no to dawaj. Ja nie mogę tego samego do góry. No dobra, może jak tam dasz radę, to dawaj. Barki mam spróbowane, nie mogę już. Dobra, to jak ty możesz, tak możesz. Dawaj, no. Dobra. Poszło. Trzymaj. Czas. 10. 15. 100. Zobacz, żebyś nie powiedział, że poszło. 6. 10. 15. Stop.
Trzecia seria mogą być kupy. Masz. Do 10 jest dobrze, a później jest wszelką walka. Wiesz, że jeszcze coś robić na początku, bo zaraz po takim tym to... Ale to o to chodzi. 3, 4... Poszło. 5. 10. Trzymaj. 15. 20. Dawaj. Mów. 10. 15. Specjalnie było, jakbym teraz zrobił 10, to żeby był koniec. Nie, dlaczego? No 4 serii robimy wszystkiego. To jest 3. Nie, 4. Co mówisz? Ja nie pamiętam, wiesz? No. 3, 4. 5. 10. Trzymaj. nowy trening. Zrobiony. Zrobiony. Nie no fajnie, siła ci poszła. 165 kg bez nóg. Kurczę, zajebiście. Ale kurwa, brakuje tych sporych treningów, powiem ci, kurczę. Słuchaj, zacznie się ciepło, no bo widzisz jakie są warunki. Ani gdzie jechać, to nawet ani nic. Nie no, te wytrenowania już mamy zrobione. No tak, ale było po minus 15, no. No teraz tak. Słuchaj, zacznie się ciepło, to też sobie jeszcze polatam z walizkami, z Jokiem, z tym, z tamtym, także wiesz, ja poprzyjeżdżam, potrenujemy jeszcze razem. To jest przed nie ma to tamto, wiesz, zima była jaka zima, jaka była, znaczy, przepraszam. Wiesz, że z Łodzi nas eksmitowano. Ale powiem ci, tej Łodzi to mi się tak tęskni czasami. To chujowe było to kurwa jeżdżenie tam, bo to było męczące, że trzeba jechać. No godzinę, ja, tak ja dojechałem godzinę półtorej gdzieś. Do ciebie musiałem jechać do Główna, potem od ciebie jechaliśmy tam. Ale ja były kurwa. Jest nie, to znaczy fajnie trzeba. No eksmitowali nas, no okej. Okay, no. Ale powiedz niepotrzebnie, można to powiedzieć na wizji, bo teraz widziałem, że tam nic nie jest zrobione. Tylko no, jest jak było. Słuchaj, jest jak jest. Trudno, no co. Nic się na to nie porodzi. Ale wspomnienia, co tam były, to zostały na kamerze. Dokładnie. Będę stary, kiedyś dziad to sobie mógł włączyć, obejrzeć. Dokładnie. Chociaż wiele rzeczy też nagranych nie było. Piękny czas, piękny czas. Jest to wspominać. O jest. Ostatnio mi się przypomniało, kurde, jak z taką klientką pisałem, ten telefon zabrałeś. Dubę bajerowało. Nie, to ja powiem, że jak to było tak, no, jak z prawdziwej wersji, bo to może wersja przekłamana. Ogólnie gość był uczciwy, bo ja trochę nieśmiało do dziewczyny byłem. Podawałem mu telefon i po prostu pisał z mojego konta i... Raz ci umówimy. Raz mi umówił i nie mówię, że... Bardzo fajną dziewczyną i że nagadałem ci umówiłem. Że głupot, no. Tylko nie pojechałeś na spotkanie. No wtedy tak, nie pojechałem, to faktycznie. Ale ogólnie było... Bo fajna, tak, miła dziewczyna. Także pisał i tam nie było bez nim problemu. Ale raz dostał telefon no i numer babola wywinął. Nie wiem, czy można powiedzieć. Można. Lepiej nie. No co, siedział, pisał z klientem, pisał z dziewczyną, jeżeli z nią pisał tydzień. Tydzień, może być dwa. Tydzień z nią pisał, tam miał nadzieję. Mówię, co nadzieję? Znaczy, no nie, że mam nadzieję. Mówię, tak, co tam piszesz? No wiesz, no to mówię, no daj, no coś napiszę za ciebie, bo mówię, jestem starszy, troszkę więcej wiem. No dobra, masz. No wysłałem zapytanie. Trzy litery i znak zapytania. Seks. No, zostałem zablokowany. Kurwa, do tej pory nie wiem, jak ona by wyglądała, może coś tu... Prawda no, wyszła na ja. A co żeś robił, jak to napisałem? No zdjęcie mu zrobiłem, wysłałem, że to on napisał, tylko że już byłem zablokowany i nie mogłem, kurwa. Ale coś mi śmierdziało, siedział w tym telefonie tak...
Mówię, kurwa, coś tam śmierć. Patrzę, zablokowany jestem i seks, jeszcze znak zapytania. No ale co, było mnie. Takich historii tam to się było set. Latał za mną, filmik kręcił i krzyczał, Tom, to nie ja, Tom, to nie ja. Tam tej pory jest... Ale koniec było. Nie dostaję telefonu do ręki. Dobra. Trening skończony biłym akcentem, fajnie się udało zrobić. Mam nadzieję, że będziemy więcej trenować, teraz pogoda się polepsza. Dokładnie. Może, o, kupiłem teraz kegi do rzucania. Rzuty miałeś w miarę dobre, możemy któregoś dnia się mówić porzucać. Pewnie. Mamy tam chyba od 16 do 22 kg, worek też mamy, także możemy sobie go popykać. No i co, jeżeli wam się podobał ten materiał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, zostawić komentarz, najlepiej pozytywnie. I widzimy się w następnym materiale. Na razie, hej.